Spędzenie pierwszego dnia wiosny niestandardowo to sposób zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu na zachęcenie uczniów do pozostania w szkole. Zaproponowaliśmy naszym uczniom Dzień Języków Obcych i każda klasa mogła zaprezentować wylosowany przez siebie kraj, jego zwyczaje, tradycje, kulturę. Co prawda jesteśmy na półmetku tej imprezy, ale myślę, że już możemy stwierdzić, że było warto. Potraktowaliśmy to jako alternatywę na Dzień Wagarowicza. I rzeczywiście frekwencja jest duża, młodzież jest bardzo zaangażowana w to przedsięwzięcie i myślę, że nie będzie dzisiaj osoby, która wyjdzie stąd i nie będzie mogła powiedzieć, że świetnie się bawiła. Uczniowie z poszczególnych klas przygotowali stoiska wylosowanych państw, pokazując to, z czego dany kraj słynie. Dzisiaj prezentujemy Japonię. Co przygotowałyście? Przede wszystkim prezentacja multimedialna, takie podstawowe wiadomości na temat Japonii, na temat języka, religii. Takiej kultury, charakterystycznych rzeczy dla tego kraju. A dlaczego ten kraj? Zostaliśmy po prostu przydzieleni, tak wylosowaliśmy. Co jest ciekawego w Japonii, tak z tego, co tu robiliście? Przede wszystkim jedzenie. Nieczęsto się spotyka, żeby jeść surową rybę, tak? Z tego, co próbowałyśmy, nie jest to takie złe. Miałam pewne obawy, ale naprawdę było smaczne. Jedno ze stoisk należało do szkolnego wolontariatu, który prężnie działając od 15 lat podejmuje szereg różnorodnych inicjatyw. Przez te wszystkie lata podejmujemy przeróżne działania. Ostatnio od 2013 roku zbieramy makulaturę w ramach akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie, organizowaną przez Klub Gaja. Możemy się pochwalić sukcesem. Dostaliśmy nagrodę Pegaza za najciekawsze działania. To były kiermasze ekologiczne, to był konkurs wiedzy ekologicznej. W tym roku również organizujemy konkurs fotograficzny, którego tematem są pomniki przyrody. Do tego jeszcze oczywiście prowadzimy inne akcje. Zbieraliśmy ostatnio pieniądze na ortezy dla takiej 15-letniej dziewczynki. Zbieramy plastikowe zakrętki dla Mateuszka Przybylaka. Uczestniczymy w działaniach szlachetnej paczki. Organizujemy, bo to jest chyba najlepszy sposób, organizujemy kiermasze ciast i sprzedajemy je w czasie przerw. I mnie najbardziej cieszy to, że ciągle znajdują się uczniowie, którzy chcą działać. Obecnie w szkolnym wolontariacie udziela się 24 uczniów. Dzień Języków Obcych okazał się sukcesem, a zainteresowanie i pomysłowość uczniów zaskoczyły niejednego. Jakie masz jeszcze skojarzenie? Te, były te, o. To na E takie, umie. No, dobrze. Ty, no nie gadaj się, mnie też z Egiptu przyniosłaś. Chyba jako mówię, tutaj nie masz odpowiedzi. Ty, no jak nie ma, jak to stoi, no jeszcze mi pan na dodatek. Co ty gadasz? Ty, no jak nie ma, jak nie mówię, jak jeszcze wniosek ukradła. Widać ogromną pracę, ogromne zaangażowanie. Rzeczywiście młodzież musiała się troszeczkę naszukać zarówno informacji, jak i przygotować wystrój stoiska, swoje stroje, potrawy z danego kraju. Także naprawdę widać, że wszyscy podeszli do tego tematu naprawdę poważnie. Dla najlepszych stoisk przygotowano nagrody. Za pierwsze miejsce mamy wspaniały tort, za drugie i trzecie słodycze i taka nasza wewnętrzna nagroda, którą stosujemy przy różnego rodzaju konkursach, czyli dzień bez pytania. Uczniom takie spędzenie pierwszego dnia wiosny bardzo się podobało. To jest super pomysł, no bo ludzie jednak przychodzą, coś prezentujemy i inne kraje naprawdę fajne rzeczy porobiły, więc doceniam to. Dzień Języków Obcych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu to dobry sposób na spędzenie czasu nieco inaczej niż w tradycji szkolnej jest to przyjęte, a mimo wszystko uczniowie mogli się wykazać kreatywnością i pogłębić swoją wiedzę.